21 sierpnia wspominamy świętego Piusa X, papieża. Giuseppe Sarto urodził się 2 czerwca 1835 roku w rodzinie włoskiego listonosza, niedaleko Wenecji. Uczęszczając do szkoły podstawowej w Ris, uczył się równocześnie języka łacińskiego u kapelana tej wioski, księdza Alojzego Holacjusza. W roku 1846 został przyjęty do gimnazjum Castelfranco Veneto. Codziennie przez 4 lata musiał przemierzać 14 km do szkoły. W roku 1845 otrzymał sakrament bierzmowania. Pierwszą komunię świętą przyjął 2 lata później, kiedy miał 12 lat. Za pieniądze kardynała Jakuba Monico Józef podjął studia seminaryjne w Padwie. Przebywał tam 8 lat, od roku 1850 do 1858. W tym czasie zmarł jego ojciec i istniała obawa, że Józef będzie musiał przerwać studia, aby pomagać matce. Matka jednak zdecydowała się dorabiać krawiectwem, aby synowi nie przerywać studiów. Święcenia kapłańskie Józef otrzymał 18 września 1858 roku. Pierwszą placówką młodego kapłana była kapelania w Tombolo. Wyróżniał się tam jako doskonały kaznodzieja, dlatego zapraszano go chętnie z kazaniami z różnych okazji. Swoje kazania przygotowywał bardzo starannie, każde z nich zapisując. Budował wiernych pobożnością i gorliwością kapłańską. Opiekował się ubogimi. Po 9 latach biskup przeznaczył go na proboszcza do Salvano. Tu szczególnie zajmował się katechizacją dzieci, opieką biednymi i uczeniem chóru śpiewu liturgicznego. Sam będąc wiele razy głodny jako chłopiec, umiał zrozumieć głód innych. Był tak szczodrym dla ubogich, że siostra częstokroć z płaczem skarżyła się mu, że nie ma co do garnka włożyć, a wstydzi się brać w sklepie na kredyt. Miał 2 wikariuszy do pomocy, z którymi codziennie wieczorem omawiał potrzeby parafii. Po 8 latach został zwolniony z parafii i mianowany kanonikiem w Trawisko. Niebawem, w roku 1875, biskup mianował księdza Józefa Sarto swoim kanclerzem. Po śmierci biskupa w roku 1882 został wybrany na wikariusza kapitulnego diecezji. 2 lata później, w roku 1884, papież Leon XIII mianował księdza Sarto biskupem Mantui i sam udzielił mu sakry biskupiej. Jako pasterz diecezji Józef umiał być kochającym i życzliwym dla wszystkich ojcem, ale bywał także stanowczy, kiedy tego wymagała chwała Boża. Sam przyświecał swojemu duchowieństwu przykładem modlitwy, ubóstwa i gorliwości kapłańskiej. Baczną uwagę zwrócił na seminarium duchowne, by mogli stąd wychodzić odpowiednio przygotowani do przyszłej misji kapłani. Osobiście zwizytował wszystkie kościoły i parafie diecezji, by się przekonać naocznie o ich potrzebach materialnych i duchowych. Na zakończenie wizytacji zwołał synod diecezjalny, którego tam nie było już od ponad 250 lat. W roku 1891 urządził wielkie uroczystości w 300. rocznicę śmierci świętego Alojzego Gonzagi, który pochodził z Mantui. Rok później zmarł patriarcha Wenecji, kardynał Dominik Agostini. Leon XIII wyznaczył na jego miejsce biskupa Józefa Sarto. W 3 dni potem nowy patriarcha Wenecji otrzymał nominację na kardynała kościoła. Całe swoje doświadczenie i gorliwość oddał do usług nowej archidiecezji. Rozwinął więc swoją akcję katechizacji, by ją postawić na poziomie i ożywić ją we wszystkich parafiach oraz rektoratach swojej metropolii. W seminarium oprócz teologii dogmatycznej i moralnej wprowadził studia biblijne, historię kościoła i ekonomię społeczną. Rozpoczął akcję oczyszczania muzyki kościelnej z elementów świeckich, jakie powszechnie wówczas wdarły się do liturgii. W roku 1895 zorganizował uroczystości jubileuszu 800-lecia konsekracji Bazyliki Świętego Marka. Jako patriarcha Wenecji mawiał do swoich kapłanów: głoście wiele dobrych kazań. Niektóre zdradzą ogień najcudowniejszej wymowy i przewyższają nawet aktorów gestami i grą twarzy. Ale bądźcie szczerzy, co mają z tego nasi biedni rybacy,
ile z tego rozumieją służące, robotnicy portowi i tragarze. Można dostać zawrotu głowy od tych hamletycznych salw huraganowych, ale serce, bracia, serce pozostaje puste. Proszę was, bracia, mówcie prosto oraz zwyczajnie, żeby i najprostszy człowiek was zrozumiał. Mówcie z dobrego i pobożnego serca, wtedy traficie nie tylko do uszu, ale i do dusz waszych słuchaczy. W roku 1903 zmarł wielki papież Leon XIII. 26 kardynałów po 7 głosowaniu w dniu 4 sierpnia wybrało na jego następcę kardynała Józefa Sarto. Wybór ten przyjął zalany łzami. Uroczysta koronacja odbyła się 9 sierpnia. Nowy papież przyjął imię Piusa X. W 2 miesiące później wydał swoją pierwszą encyklikę, w której wyłożył program swojego pontyfikatu – odnowić wszystko w Chrystusie. W roku 1906 wydał drugą z kolei encyklikę dotyczącą karności i reformy duchowieństwa. 2 lata później zaprowadził reformę kurii papieskiej i zmiany w procedurze konklawy. Rozpoczął również reformę prawa kanonicznego, którą dokończył papież Benedykt XV, jego następca, wydając w roku 1918 nowy kodeks prawa kanonicznego. W roku 1905 ukazał się katechizm Piusa X, najpierw dla diecezji rzymskiej, potem dla całego Kościoła, z instrukcją o nauczaniu dzieci prawd wiary. Pius X wprowadził również reformę muzyki kościelnej w roku 1903. Zreformował również brewiarz. Dekretem z roku 1905 zniósł konieczność przystępowania do spowiedzi przed każdym przyjęciem Komunii Świętej, a 8 sierpnia 1910 roku obniżył wiek dzieci mogących przystępować do Komunii Świętej. Z całą energią zwalczał współczesne błędy. Największym niebezpieczeństwem był modernizm, prąd, który obalał niemal wszystkie dogmaty. Papież potępił tę ideologię 8 września 1907 roku, a kapłanów zobowiązał do składania przysięgi antymodernistycznej. Dla podniesienia wagi nauk biblijnych i dla przeciwstawiania się szerzącym błędom racjonalistycznym, Pius X ustanowił Papieski Instytut Biblijny. Z całą stanowczością stawał w obronie Kościoła. Na tym tle doszło do gwałtownych zatargów z rządem francuskim, który w roku 1905 samowolnie zerwał konkordat z roku 1801 i usiłował narzucić Kościołowi ograniczające jego wolność prawa. Wtedy właśnie wypędzono z Francji zakonników i zlikwidowano niemal wszystkie klasztory. Pius X bywa nazywany papieżem dzieci, kochał je i pragnął, by jak najwcześniej spotkały się z Panem Jezusem, zanim szatan zajmie jego miejsce. Po wydaniu dekretu o wczesnej Komunii Świętej otrzymał wiele listów od dzieci. Pan Bóg obdarzył go także darem łask nadzwyczajnych, między innymi uzdrawianiem chorych. 25 maja 1914 roku zdołał jeszcze zwołać konsystorz i ogłosić na nim wybór 13 nowych kardynałów. Z tej okazji dał wyraz swojemu poczuciu bliskiej śmierci z powodu choroby nerek i oskrzeli, na którą od dawna cierpiał. Kiedy 28 czerwca 1914 roku ginie od kuli zamachowca Franciszek Ferdynand, następca tronu Austro-Węgier, a wojna wisiała na włosku, papież wydał orędzie do państw, usiłując zatrzymać groźbę wojny. Niestety nie udało się to. 21 sierpnia 1914 roku o godzinie 1 w nocy papież Pius X przeniósł się do wieczności. Następnego dnia odbył się jego pogrzeb i złożenie ciała do podziemi watykańskich pod Bazyliką Świętego Piotra. 3 czerwca 1951 roku Pius XII dokonał uroczystej beatyfikacji Sługi Bożego, a w 3 lata później, 29 maja 1954 roku, ten sam papież dokonał jego uroczystej kanonizacji. Ciało świętego Piusa X znajduje się w Bazylice świętego Piotra w Watykanie, w kaplicy ofiarowania Najświętszej Marii Panny. Jest on czczony jako patron esperantystów. W ikonografii święty Pius przedstawiany jest w stroju papieskim. Módlmy się. Boże, Ty dla obrony katolickiej wiary i odnowienia wszystkiego w Chrystusie napełniłeś świętego Piusa papieża duchem mądrości i apostolskiej mocy. Spraw łaskawie, abyśmy idąc za jego wskazaniami i przykładem osiągnęli wieczną nagrodę,
przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christ.